Czy zamierzam planować na rok 2021, skoro plany na 2020 wielu z nas się poprzewracały? Ktoś mi zadał dzisiaj takie pytanie i zamierzam na nie odpowiedzieć. Nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A to, co widzimy tutaj w tle, to po prostu jazda samochodem w nocy. Czyli jedziesz przez ciemną noc i widzisz tylko to, co jest na 100, 200, może 300 metrów i dopiero droga ci się wyłania. Nasza, myślę, droga przez 2021 rok będzie tak właśnie wyglądać, czyli tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu będzie się odsłaniać dopiero to, co nas czeka. Ale przecież, nawet jeżeli w nocy jadę samochodem, to planuję, to mam plan, mam swój punkt docelowy, do celu, którego chcę dojechać, mimo że nie widzę szczegółów drogi, ale widzę ten najbliższy odcinek. I tym się zamierzam kierować w planowaniu, ale żeby być bardziej konkretnym, to mam trzy pomysły, w jaki sposób zamierzam planować rok 2021. Pierwszy z tych pomysłów. A można by powiedzieć wszystkie trzy w jednym, to liczyć, liczyć, liczyć. Moim zdaniem, niezwykle ważne w takiej sytuacji zmienności jest to, żebym cały czas kontrolował stan rachunków, przewidywał, jakie będę miał przychody, liczył przepływy, bo liczenie w sytuacji zmienności pozwoli nam w miarę szybko zdać sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy, i podjąć szybko działania. Sytuacja się bardzo szybko zmienia, więc trzeba regularnie liczyć. Jeżeli był czas wzrostu gospodarczego, być może byliśmy nieco rozleniwieni, być może to liczenie było rzadkie. Teraz musi być bardzo częste. Moim zdaniem to jest tak naprawdę mantra na rok 2021: liczyć, 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 bardzo często liczyć. No ale nie będziemy siedzieć tylko i liczyć, musimy też działać, musimy realizować swoje przedsięwzięcia. Jeśli chodzi z kolei o te przedsięwzięcia, które planuję na rok 2021, to będę je realizował w sposób zwinny, czyli małymi kawałkami. Jeżeli mam jakiś program rozwojowy, dostarczyć w ciągu miesiąca coś, co już jest całością. Jeżeli pracuję z kimś klientem przez cały rok, to rozbijam te plany na mniejsze fragmenty, tygodniowe, dwutygodniowe, trzytygodniowe, bo gdyby coś się wydarzyło, czy po mojej stronie, czy po stronie klienta, żeby on już miał dowiezione te fragmenty. Czyli coś, co jest doskonale znane, IT, czyli te metody zwinne. Jail'owe, które mówią o tym, że rozbijamy nasze przedsięwzięcia na takie mniejsze fragmenty, które dostarczamy. Mi się wydaje, że to jest w tym momencie strategia każdego zdrowego biznesu. Realizować zwinnie, czyli dostarczać małymi kawałkami. Ja tak zamierzam realizować moje przedsięwzięcia. Myślę, że to może być też dobra podpowiedź dla Ciebie. Jeszcze jedna rada. Rada związana z zakupami. Tak, oczywiście zamierzam kupować, wydawać pieniądze, i prywatne, i biznesowe. Natomiast myślę, że w roku 2021 będę dbało o to, żeby te wydatki były skalowalne. Czyli, żeby mieć jak najmniej kosztów stałych. A ratować się skalowalnością przy szkodach zmiennych. Na przykład, jeżeli wydam książkę, to nie zamówię tysiąca egzemplarzy, bo no nie wiem, czy sprzeda się 100, 200, czy 1000, czy nawet więcej, tylko prawdopodobnie cyfrowo wydrukuję 100 egzemplarzy, kolejne 100, kolejne 100. Czyli będę skalował moje wydatki, aby w razie czego nie, nie utknąć z kapitałem zamrożonym w czymś, co trudno będzie upłynąć. Także to są takie moje refleksje na planowanie na rok 2021, czyli Planować czy nie planować? No, planować, ale planować w sposób zwinny i żyć w tej metaforze, tej nocnej jazdy samochodem, czyli te światła, które nam rozświetlają fragment drogi, i nawigować zależnie od tego, co widzimy przed sobą, ale mieć punkt docelowy. Mieć punkt docelowy, do którego zmierzamy. Takie są moje podpowiedzi, taka jest moja odpowiedź na Wasze pytania na temat tego, czy planować. Planować. Pogodnie pozdrawiam.